liście do Hebrajczyków powtarza się kilkakrotnie, raz na zawsze, raz. To bardzo ważne stwierdzenie odnosi się najczęściej do tego, że Jezus Chrystus złożył jedną ofiarę, raz na zawsze, i że nie potrzeba więcej żadnej innej. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Nam, katolikom, może się wydawać ta myśl dość obca, bo wciąż jesteśmy niedoskonali, wciąż jesteśmy wzywani do tego, żeby pokutować, żeby uznawać swój grzech, żeby mówić, że Kościół cały czas jest pokutujący i jest grzeszny w swoich członkach, a święty świętością swojego założyciela i Zbawiciela. Ale trzeba by było wrócić do tego, że religia Izraela, z której to religii wyrasta głoszenie Jezusa Chrystusa, ma bardzo podobną, byśmy powiedzieli wręcz idealnie podobną, ideę jednorazowości. Wszystko bierze się od tego, że Abraham jest tym ojcem, który jako pierwszy obrzezuje swojego syna. Ten akt jest tak ważny, że dokonuje się tylko raz w życiu i że on włącza tego młodego chłopca, dziecko obrzezywane 8 dnia, raz na zawsze w lud Boży i złącza z Bogiem. To jest jakby dogmat podstawowy. Używa się takiego określenia, że jest włączony. Zbawienie polega na tym, że ktoś, kto jest rozłączony, odłączony od Boga, nie może dostać się do Boga, otrzymuje przez akt obrzezania włączenie, w zbawienie w lud Boży, włączenie w tych, którzy są pewni zbawienia. Oczywiście, że w rozwoju religii Izraela pojawiały się wątpliwości, czy rzeczywiście wystarczy być obrzezanym, żeby się zbawić. Bo na te inne rzeczy, które się zdarzają, po to była pokuta, ofiary składane. Zachowała się w Talmudzie taka dyskusja. Dyskusja z udziałem dość, byśmy powiedzieli, myślących obrazoburczo chłopców, którzy zadawali rabiemu pytanie, no ale jak to jest, jeżeli przyjdzie do bram raju Żyd, który jest obrzezany, a Łot skończony i w ogóle. Wyglądało na to, że rabbi się dość długo nad tym zastanawiał, no bo takie wyczucie tej sprawiedliwości, jakiej takiej, że zupełnie hańbi w ogóle cały naród i religię i w ogóle, nie? I rabbi znalazł takie wyjście z tego, że mówi, że przy wejściu do bram raju jest Abraham, ten, który obrzezał jako pierwszy swojego syna. Jak zobaczę takiego Żyda, który żył jak Łot skończony i w ogóle zaprzeczał całej religii, to on mu przylepi z powrotem ten napletek i pójdzie do piekła. Dogmat obroniony, takie wyczucie sprawiedliwości dziecka, że coś tu jest nie w porządku, zostaje uspokojone. Ofiara Jezusa Chrystusa raz na zawsze, raz za wszystkie grzechy. I konsekwencja jest tego też taka, że w początkach Kościoła jest bardzo silne przekonanie co do tego, że człowiek, który wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, przygotował się do chrztu, nie powinien grzeszyć. Nie powinien grzeszyć w znaczeniu tym, że jest niezdolny do grzechu. Łaska, wybranie, radość, wdzięczność wobec Boga. I w tym liście do Hebrajczyków, który czytamy, jest w 2 miejscach powiedziane wprost, że jest niemożliwe, żeby ktoś, kto doznał oczyszczenia i oświecenia i podeptał w sobie Ducha Świętego, żeby znalazł odpuszczenie grzechów po raz wtóry po chrzcie. Kościół pierwszych wieków przyjmował zasadniczo chrzest ludzi dorosłych, nieraz po kilkunastu, kilkudziesięciu latach oczekiwania na chrzest, po to, żeby ten człowiek, który przyjął chrzest, żył według tego, że jest włączony w Chrystusa, że jest złączony z ludem Bożym, ze świętymi, bo tak się chrześcijanie nazywają, i że nie powinien upaść.
Zwłaszcza napiętnowane były trzy grzechy. To jest wyparcie się Boga. To jest zabójstwo i to jest cudzołóstwo. Ale w Piśmie Świętym znajdujemy też wykazy bardziej bogate w grzechy, co do których jest powiedziane, że ci nie odziedziczą Królestwa Bożego. W rezultacie przez parę wieków w Kościele było tak, że po chrzcie dopuszczano jednorazową jeszcze pokutę. Surową, nieraz trwającą kilka lat. Bardzo wyraźną, bo ta pokuta była publicznie znana. Ktoś wiedział, ktoś popełnił grzech, ktoś wyznawał nie wobec całego Kościoła, ale wobec kapłana czy biskupa grzech, otrzymywał pokutę surową, taką, że ona polegała także na tym, że na początku nie przychodził do Kościoła, później tylko na liturgię słowa, później mógł uczestniczyć do końca na klęcząco, aż wreszcie był dopuszczony do Eucharystii. Dopiero z czasem przyszła ta pokuta, którą znamy. Wyznanie w cztery oczy wobec kapłana i pokuta taka, że też nikt nie wie, jaką żeśmy otrzymali. Wielki zbrodniarz może odejść od konfesjonału i on sam wie jeden, jaką pokutę otrzymał. Ktoś, kto przeskrobał bardzo mało, też nikt nie wie, cóż takie chłopię czy taka dziewczynka mogła za wielką pokutę otrzymać. Dziękujemy Bogu, że jest miłosierny i że dał zbawienie raz na zawsze tym wszystkim, którzy Go szukają, szukają zbawienia, przyjmują to zbawienie w Jezusie Chrystusie i trwają w tym złączeniu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.